RU 160 001. Dziś byłem na dworcu Poznań Główny, idę peronem 5, patrzę, a tutaj stoi perełka. Jest to lokomotywa Gryfin produkcji Newagu, jednosystemowa. W przyszłości jeszcze będzie miała dołożony silnik spalinowy. Jest tam nowe takie miejsce przeznaczone. Tu widzimy ją w pełnej krasie. No przepraszam, że nie za bardzo z jakością obrazu robiłem to starym smartfonem. Ale taka okazja się nadarzyła, więc musiałem wykorzystać. Kabina maszynisty. Tutaj piaseczniczy. Widać, że piasek się z dołu podaje, nie trzeba włazów otwierać do góry, wsypów do góry, tylko są na dole przy wózku. No, prezentuje się ładnie, no jak zresztą jak widać na tym obrazku. No, tu tradycyjne połączenie, jeszcze nie ma sprzętów automatycznych. Zamiast lusterek są kamery i tak samo są kamery dojazdowe z czoła lokomotywy. W tej chwili lokomotywa jedzie jazdą szkoleniową. Maszynist z Poznania szkolą się. No jest Dzień Kobiet, ale niestety każdą chwilę wykorzystuje. Jak widzimy, to ten nasz tabor polski jest coraz bardziej nowoczesny. Po prostu oko cieszy ta lokomotywa. Jazda szkoleniowa do zwolnienia. Co się okaże w czasie jazdy. Ale myślę, że wszystko będzie ok. Wszystkie lokomotywy z produkcji mają chorobę tak zwaną wieku dziewczęcego, ale z tego wyrastają i stają się pełnowartościowymi pojazdami. Za granicę ona nie pojedzie, ponieważ to jest lokomotywa, a jeden system 0914 na 3000 V, ale wiem, że będą dwu- i trzysystemowe produkowane. Mechanik zmienia kabinę. Ale do ruchu krajowego z prędkością 160 jak najbardziej najlepsza lokomotywa. Oprócz tutaj tej klasyki naszej kochanej dziewiąteczki, proszę, ładnie się prezentuje. No, trochę jest zazdrosna, że po prostu jej rola już trochę odchodzi na bok, ale nadal jest niezawodna. I lokomotywa rusza. Wyświetlone mamy światło i jedzie na pełni. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na